wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór. Ja od razu mam pierwsze pytanie. Czy jest na sali, nie lekarz, czy jest na sali jakiś nauczyciel? Czy jest na sali jakiś nauczyciel? Widzę tak nieśmiało, nieśmiało, nieśmiało. Nie, proszę się czuć absolutnie bezpiecznie, ponieważ ja też jakby z zawodu jestem nauczycielem. Jako magister filologii polskiej powinna uczyć nasze dzieci języka polskiego w szkole. Od razu właśnie widać od czego i w co uciekłam, od czego. Ale tak naprawdę zdałam sobie sprawę, że to jest bardzo ciężki zawód. I tak naprawdę też odpowiedziałam sobie na pytanie, dlaczego ja z tego zawodu od samego początku zrezygnowałam. Więc ponieważ to są może panie polonistki przez przypadek? Tu jest na pewno WF, kultura fizyczna. Nie, ale, że tak powiem, się wszystko zgadza. Tu jest język angielski i angielski też? Super. Dobrze, to so, I would like to say to you. W każdym razie, ja sobie odpowiedziałam na takie pytanie, dlaczego ja tak naprawdę uciekłam od tego zawodu, bo był blisko, a jakoś tam się omsknęło. Bo przede wszystkim wydaje mi się, że miałam w głowie świetny tekst Andrzeja Waligórskiego, który bardzo pięknie to podsumował, który powiedział, że tak naprawdę polonista, czy anglista, to jest nie zawód, lecz hobby. Polonistą być nie życzę nikomu. Polonista po godzinach nie dorobi, choćby zabrał robotę do domu. Polonista nie wędruje po mieszkaniach, nie odzywa się wchodząc ze dworu. Bardzo ładnie rozbieram zdania. Czy jest jakieś stare zdanie do rozbioru? Choćby szukał racji i pretekstów, to i tak zawsze pozostanie na uboczu. Mniej się ceni analizę tekstu od banalnej analizy moczu. Jest ciąg dalszy. Cera blada, na portkach łaty, rozmaite braki w kondycji. Oświeceniem nie oświecisz sobie chaty. Pozytywizm nie poprawi twej pozycji. Poloniście, sterczą chude żebra. Jak sztachety mizernego płotu. Gdy się jeden raz u Zuzi rozebrał, to się składał z orzeczenia i podmiotu. Oj tak. Polonista, niepoprawny romantyk, nie największym się cieszy mirem. Ale ja mu laur i akanty. Ale ja mu kadzidło i mirę. Ale ja go całuję w ramię. Ale ja go podziwiam i cenię. A ty przed nim na kolana, chamie, cały w złocie i Volkswagenie. Bo jeżeli jesteś i ja jestem, to dlatego, że stojący na warcie polonista z znużonym gestem kartki książek wertował uparcie i za Kaisera, i za Hitlera, i za cara, i za innych sekretarzy paru i dlatego nie umiera coś takiego, co się nazywa naród. Więc zamieszczam na końcu listu ja, satyryk, błazen i ladaco. Zdanie proste. Kocham polonistów. Rozwinięcie zdania? Bo jest za co. Dokładnie. No właśnie. Tekst piękny. Andrzej Waligórski, ale dokładnie siedzi. Myślę, że każdy się trochę z nauczycieli, prawda, mógł odnaleźć jakby w tej sytuacji. Ale jest też druga historia. Dlaczego nie zostałam tą nauczycielką? I to nie to, że teraz będę piła do pań. Bo tak naprawdę, bo oczywiście zawsze od reguły są wyjątki. Tak naprawdę wydaje mi się, że zawód nauczyciela wymaga odpowiedniej konstrukcji psychicznej od kandydata. Że trzeba mieć w sobie trochę takich skłonności sadystyczno-masochistycznej, żeby w to pójść i w ogóle mam taką uwagę do Ministerstwa Edukacji, żeby każdemu kandydatowi na nauczyciela na początku jego drogi zawodowej wręczano obowiązkowo odpowiedni mundurek. Ja przygotowałam jedną z takich wersji. Państwu pokażę, nie wiem, czy będzie tak z daleka, to będzie widać. Jest to wersja zimowa, bardziej zabudowana. Czy to trochę coś widać z tego? To jest zabudowane, jest pewne odkrycie, ale jest również zabudowanie. Najważniejszy tak jest wyraz twarzy. Wyraz twarzy to muszą być wąskie, zaciśnięte usta, prawda? Jest takie coś, to musi być w sylwetce. No myślę, że każdy pamięta, tak? To jest taka trauma z dzieciństwa, która się ciągnie za nami na pewno do dzisiaj. To ja mam taką propozycję, zróbmy coś takiego, żebyśmy tej traumy, po co nam chodzić do psychologa, pozbądźmy się jej dzisiaj. To zrobimy teraz tak, zabawimy się w szkołę, ja będę nauczycielem, wy będziecie klasą, ja teraz wejdę, ja się z wami przywitam i klasa ze mną też się przywita. Dobrze, dokładnie, więc klasa się koncentruje. Ja idę po dziennik, no bo bez dziennika to po prostu już PESEL mi nie pozwala, nie zapamiętam. Wchodzę, idę. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry.
Jezus się wyrwał, proszę pani. I nierówno, równo jak będzie. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry, pani. O, pięknie, widać, że rosołek budzi, że jeszcze powiedzie. Słuchajcie, a jak jeszcze było, bo u nas tak zawsze się witaliśmy, też nauczyciel zawsze jakieś epitety dorzucił. Tam dzień dobry, tam głąby na przykład, albo tam barany, matoły. Jakie macie doświadczenia? Co mieliście na przykład? Niełki? A to grzecznie. A pani skąd przyjechała? Może by tak... A samego Otwocka. No, czyli tu grzecznie. W Otwocku było grzecznie. Ja pamiętam, miałam najgorsze doświadczenie. Mieliśmy taką nauczycielkę od chemii. No, przestraszna osoba. Zawsze nosiła takie pięknie skrojone, seledynowe kostiumiki, ale wyraz twarzy. Miała zacięte, wąskie usta. Takie, no wszystko było takie, że strasznie się jej baliśmy. I jak dzwonił dzwonek, było właśnie na lekcję, no to wszyscy już zawsze przed dzwonkiem ustawieni, żeby, broń Boże, nie było żadnego spóźnienia, żeby się wszystko jej podobało. Oczywiście H2SO4 się unosiło, bo wszyscy przerażeni. Cisza, jak makiem zasiał. Ona wchodzi do klasy i mówi, co tak duszno? Okno otworzyć, orłów nie ma, nikt nie wyleci. Więc tak naprawdę taki suchar na dzień dobry już wszystkich ustawiał. Dobra, w takim razie nie przedłużajmy tej gry wstępnej. Poczeka nas dyktando. W takim razie ja tam ruszam w stronę klasy głąby. Właśnie, jak się pisze głąby? Jak się pisze głąby? Przez dokładnie, przez OM, tak jak słyszymy głąby. Słuchajcie, a teraz jest bardzo ciekawa historia, bo tak widzę, że tak mało teraz kto, jak wszyscy patrzyli się w oczy. Pierwszy rzęd od razu niech będą po prostu przeszczęśliwe. Ja mam taką zasadę. Od lat 30 nie tykam pierwszych rzędów. To niech to się niesie w miasto. Nie tykam, nie tykam. A to po prostu z własnego doświadczenia, że jak ja sama jestem po tej stronie, co państwo, to ja po prostu w życiu nie wsiądę gdzieś tutaj. Znowu ten matą ze sceny, będę mnie tykał, jeszcze opluję, bo to wiadomo, się gada, ten aparat chodzi. Nie, to nie dla mnie. Także u mnie pełne bezpieczeństwo, proszę siadać w pierwszych rzędach, nie tykam. Ale już drugi. To już jest inna sytuacja. Ale rzeczywiście, wszyscy są nagle zainteresowani podłożem tutaj teatru. Od razu mówię, podłoże jest jak najzwyczajniejsze, jakaś czerwona taka psia wykładzina, ale pięknie odkurzona, wszystko jest pięknie, także trochę sztuczne to jest rzeczywiście, ale będzie się mniej elektryzowało. No dobrze, no to w takim razie dzisiaj do odpowiedzi przyjdzie... Bartłomiej już jest spięty, bo wie, o co chodzi. A ja cię kojarzę. Ale ty jesteś drugi rok w trzeci, czy trzeci rok w drugie? Bo ja już... Chodź, gdzie? No, to trudne, ale masz dwie pały, to się wyciągniesz, chodź. Klasa może odetchnąć, już jest kandydat. A patrzcie, jakie to cwane, nie, z tej strony, tylko z tej strony poszedł, żeby było dłużej, nie, zawsze, aby przedłużyć, nie, aby przedłużyć ten moment. Słuchajcie, będziemy pisali dyktando. Zapraszam. Ale co buty? Chodź bez butów, w klasie jesteś. Chodź. Nie wiem, co z tym zrobić, ale... No ale jak worek jest w szatni, to rzeczywiście. No dobrze, ale zobaczcie, jakie to wyszczekane. Pierwsza pała za buty. Ja już się boję używać, bo to zaraz będzie odbitka, więc ja już tego badmintona nie grał z Bartłomiejem. Powiem, czego się mogę spodziewać. Nie, ale tak w ogóle właśnie, ja ci muszę tak powiedzieć, bo te dwie pały są, prawda? No to właśnie to nie to, że od razu skończysz szkołę podstawową i będziesz stypendystą ZUS-u. To naprawdę trzeba trochę popracować. Także, słuchajcie, to zrobimy tak. Bartłomiej będzie się poprawiał. Klasa ma na tyle dyspensy, bo on dzisiaj dobry humor. Klasa może, że tak powiem, dopowiadać. Będziemy pisali dyktando, więc jeżeli ktoś ma jakieś uwagi, ja udaję, że nie słyszę, klasa może podpowiadać. Tak, głąby? Dobra. I barany, i niełki też. Dobrze. Bartłomiej, jaki sobie wybierasz flamasterek? Jest czarny, czerwony, niebieski, chłopczykowy? Niebieski. Chłopczykowy. Dobrze, chłopczykowy. Dobrze, klasa się koncentruje, a ja dyktuję. Nieposkromione. Proszę. Nieposkromione, pisać drukowanymi, żeby wszystko widziało. Teraz zobaczcie, co się dzieje. Już bardziej mi... Nie wchodzimy w Google'a żadne. Od razu wszyscy sprawdzają. Nieposkromione, grzech żółki. O, wredna baba jestem.
Grzeg żółki. Widać z daleka, klasa widzi? Uczeń pisze większe. A zobaczcie, im mniej się wie, to tak zmniejsza się pismo, nie? Tak jest. Grzeg żółki. Ni stąd, ni zowąd. Dobra, moment. Tu też możemy złapać gola. Ni stąd, ni zowąd. Wróciły stamtąd. Wróciły stamtąd. Jak to? Nie, jesteś kryty przez skarpetki. Wróciły stamtąd. Dobrze, klasa widzi, co jest napisane? Klasa się cieszy? Nie. Czy uczeń chce sobie zrobić zdjęcie ze swoją pracą? Nie, no dobrze. Ale dobra, to ja ci to, Bartłomiej, zaliczam. Plus skarpetki, ty się z tego wyciągniesz. Tak, dobrze. Tylko oddaj flamaster, żeby nie było, co ze szkoły wyniosłeś, prawda? Pisaczek. No, a tak prowadzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wielkie brawa oczywiście. A, to jest zęby. No spokojnie, tam widać. A tak jeszcze tak prywatnie się zapytam, jakaś wyższa szkoła jest skończona? Nie, jest wyższa, wyższa szkoła. Tak źle jest? Nie, słuchajcie, ale ja mam starą zasadę. Żadna najlepsza wyższa szkoła nie zastąpi dobrej podstawówki. To jest... Więc teraz zobaczcie, żeby nie było, to jest typowy sprawdzian, typowy dyktando, jakie piszą nasze dzieci w szkole. To nie jest nic wydumanego, to piszą nasze dzieci. I zobaczcie, jakim to trzeba być sadystą, żeby dyktować najmłodszym coś takiego. Sprawdzamy. Więc zobaczcie. Pierwszy wyraz był jaki? Nieposkromione. Teraz będę pytała więcej. Nieposkromione, więc powstaje pytanie, czy nieposkromione piszemy razem, czy oddzielnie. Więc nieposkromione piszemy razem, kiedy one nie dały, prawda, się poskromić. Czyli jest to przymiotnik od czasowni kowy, prawda? Ale można też pisać oddzielnie, nieposkromione, kiedy one nie dały się poskromić, prawda? No więc prawda, teraz zobaczcie, ten uczeń ma 5 sekund, żeby podjąć decyzję, czy one są w jakim stanie, czy ktoś się zbliża, czy podchodzi, a może są w trakcie. On musi to, prawda, określić. Drugi wyraz, grzeg żółki. Grzeg żółki. I teraz ja mam pytanie. Czy ktoś to w ogóle kiedyś w życiu widział? Co to w ogóle jest i do czego służy? Słuchajcie, a ja wiem do czego. Tak, dokładnie. To służy do gnębienia naszych dzieci przez jednostki o skłonnościach sadystyczno-masochistycznych. A przecież grzeg żółka to jest nic innego jak kukułka. Zobaczcie, kukułka. Ale po co dyktować uczniowi kukułka, gdzie można zrobić jedynie 2 błędy ortograficzne, gdzie może od razu grzeg żółka, niech zrobi 3 i może mu od razu postawić pałę. Jest taka wieś w województwie warmińsko-mazurskim o nazwie, uwaga, grzółki, prawda? I teraz skąd ten uczeń ma wiedzieć, czy temu sadyście chodzi o wieś na Mazurach, czy o ptaka w dopełniaczu? Wykarmi cię głąby! A słuchajcie, jest taka niesprawdzona anegdota, jak to studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego zapytali się swojego wykładowcę, słynnego językoznawcę. Bardzo słodkie nazwisko, więc od razu kojarzycie, o kogo chodzi. Zapytali się, panie profesorze, w jaki sposób piszesz takie pewne bardzo krótkie polskie słowo? Przez CH? Czy przez samo H? No profesor się chwilę zastanowił, powiedział, proszę państwa, w świetle ostatnich badań możemy powiedzieć, że obie formy są poprawne. Istnieje tak zwana oboczność. Ale studenci, jak to studenci, cisnęli. No dobra, panie profesorze, ale jakiej formy pan używa? Ja zawsze piszę, szanowny panie. I z tym państwa zostawiam. Wszystkiego dobrego.